Cześć, siemano, ludziska, z tej strony Zakon. No i dobra, udałem się do Takrur. Tutaj jeszcze byłem moimi temami w tym miejscu. Tutaj były pumy do wycięcia, to wyciąłem je. Tutaj też są za palisadą wyznawcy światła. Także właśnie byśmy wybrali wyznawców, to byśmy po prostu zabili obywateli jako ofiary. Ale wybraliśmy zabicie pająka. Także dobra, póki co to chyba wszystko. Ja tutaj? What? Jakie gniazdo jest w ogóle? Już nie mogę udać nawet. What? What is that? Pójdę, przelecę tam totemami od razu. Na szybko. To nie mogę dojść jakoś. Nie widzę jakieś gniazdo w ogóle. Gryfów? Albo tych jaszczurków bardziej. Co ty gadać? O, to co jest? Jest to. Jest tutaj nic. Okej. Także lećmy do Drachlur. Kroniki Shaikan. O bogowie, walka. O 1 FPS-ów. Się podoba. Żaden lord. Łapka. Pionierów, oni będą wysyłać papki. A to Glar jednak żyje. Come back. I command it. Or someone has stolen the mirror. And you ignored the warning. Foolish woman, your vanity will be our death. Wait, mother! Nor help us! Call the reserves! Boxer, kowa sra w gacie, bo matka go puściła. Pucyna tu Skari. Let's show them what their towers are worth. Pionierzy to są jakby robotnicy. Okej. Okay. Żelazny lord się nie boi, że zginie, albo coś. Sporo orków padło. Norkainów też w sumie. Dobrze, zacznijmy od kamyczków. Skoro nie ma cieni, będą tylko atakować same mroczne lwy, mam nadzieję. Już wysyłają cienia jakiegoś. 2, 3, 4, 5. Drachlur. Potężna twierdza mrocznych elfów. Jakiś portal jest i tutaj też. Tutaj się musimy udać naszą armią. Rozwłok, nie?
sobie to obczaić. Opisiel. No to mamy inną broń, to możemy sobie założyć to teraz. Kupimy many? Nie, myślałem. To jest srebro. Srebro mi się przyda. O, widzicie? Dzisiaj jest ta pułapka. Widać, o to sporo obrażeń. The trap is deactivated. But don't become careless. Aha, tylko muszę podejść do tego miejsca. Warstwy szczur. Aha, to jest po prostu pułapka w postaci szczura. Chciałem powiedzieć z tych roślinek, co... To były właśnie w Bethosie za konświtu. Nie wiem, czy tutaj właśnie... O, tutaj potężny atak nadleci już. Typy... 2, 3, 4, 5... Wystarczy, wygląda to dość bezpiecznie na szczęście. Z pantera. Pięciu miotaczy już mamy. O, wasza obrońcy jeszcze też możemy już ulepszać, także będziemy mogli mieć wszystko ulepszone. Nie, to są kapitan gniewu jeszcze wejdzie. Ale jeśli chodzi o troli, będziemy mogli mieć obleżnicze już maszyny. Także fajnie. Kamień serpień jest, skoro tam jakieś pułapka. Nie było łatwo nam tutaj grać. Teraz ulepszenie orków sobie zrobimy. Że moja postać nie zginęła jeszcze. Nie, jest git, dobra. Jest, nie wiem, mogę robić. Po prostu mam taki wielki szał, po prostu i tyle. Okej. A, stoję w miejscu i tyle. Kto nie minie. Tutaj można też dla bezpieczeństwa zrobić wieżyczki. Chociaż za dwie. Czy możemy wysłać naszych robotników do budowania, do dropienia kamienia. Najwięcej surowców potrzebujemy, żeby w ogóle przetrwać na tych bagnach.
A trap! O nie. Czy muszę to podejść, czy co? Późno. Mnie Bor uleczy chociaż. Jeszcze ulepszenie tych barbarzyń, to co zrobimy. Teraz. Ale ja.
Kurde, za późno. Adonai się poświęci. Musi ktoś. Burzyciel się zrobi. Wypadki są właśnie najgorsze. Trzeba i Len. Pięć katapult ognistych się może przydać też. Okej, okay, skrzeżmy najpierw może. Bezpieczeństwa. To będzie koniec misji pewnie. Już wiadomo, są te groźniejsze pułapki takie, że nas teraz na strzała mają. Wypasowałbym tutaj portierów wysłać, ale tak nie zginęli też przy okazji. Taka pułapka to... no właśnie ta. Był dialog, który się wtedy się aktywuje. Tu jest obóz mrocznych elfów. Mhm. Teoretycznie można byłoby się wrócić do bazy. Otóż odkryliśmy wszystko. O, katapulty ogniste. Są zajebiste. Jojo. Tak, a ręk, to obozowisko polowe się zrobi. A rękę. Teraz wracamy do naszego obozu. Żeby naokoło właśnie nie szli. Z surowcami nie jest problem póki co, tylko kamień oczywiście wykorzystujemy na masową skalę. Dobrze, jednostki mamy w razie W. Opolowe. To tak, pięciu szamanów. Krąg woli jeszcze. Kornicy by się przydali. Kapita gniewu. Czy będziemy mogli spirytów robić fajnie. I kapita krwi. Nie wiem, czy będziemy mogli robić berserkerów. Mamy walkę wręcz. 120 na 640. Nie tracą niż weterani. Mają taki sam pancerz. Że mają więcej życia, czy mniej? Mniej mają życia nawet. Tylko że mają hipotyzer. Notyzuje wroga na chwilę. Taki coś.
tych tutaj naszych pionierów i oczyści nam trochę drogę w pułapek. Pokazują co i jak. Ale jest bezpiecznie. Albo i nie. One! Co tu jeszcze chciałem ulepszyć? Kapitan gniewu wybudujemy sobie. Tych spirytów robić. Kapitę krwi też mogę tworzyć. Czy mam już wszystkie klany na maksa. To fajnie, fajnie. Berserker od nie wiem, czy będę robił, bo mi się właśnie nie opłaca. Oni ile kosztują w ogóle? Mam srebr 40 lena. Lepiej zainwestować spirytów. A, prawie wykład ginęli. Prawie by zginęli. Bezpiecznie, bezpiecznie. Aż 500 kosztuje ulepszenie. Sporo. Wybudujmy może arenę. Trzeba stworzyć weteranków. A kapitał Zaracha nie wiem, czy się opłaca w ogóle robić. Totemy są słabe. Beznadziejne są. Przeciwko szkielatom jednostkom są tylko dobrzy. Tutaj będzie mało szkielatych. Pirysta, kometa lodu. Oczywiście się przydadzą najbardziej. 3 miejsca zajmują. 5, no i 5 można sobie zabić toporników jeszcze. No i to będzie git armia, wydaje mi się. Nie to, tylko chciałem tych jakichś koleżków, żeby patrzyli za popkami. Klany mamy już w gotowości całkowitej. Południowy wschód. Okej. O, tutaj będzie chyba dobóz. Kapitan Uza jakiś. Spirystów. War. O nie. Run. Że to właśnie katapulty, że podpalają, są lepsze niż królestwa. To jest do odbierania lena od razu, niech lecą.
O, jest ostrze skupane we łzach. Jeszcze jeden przedmiot potrzebujemy. Do tej broni ostatniej. Gargulców. Nie podoba mi się to. Really? Na specjalnie tak iść, to tak troszkę się nie opłaca mi tam, ale dobra, musimy się do bazy. Żelazny Lord musi przeżyć. To na wysłanie nas kubańca od razu. Będziemy czekać na nich, kurde, no co zrobiłeś? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? A rękę możemy sobie ulepszyć. Juryści mają jak ja, tak 4. Ogień i lód. Takie kombinacja, nie? Ciekawa dość. Run! Over here. Zajmuje ile miejsca? A, nie zajmuję dwa, piersi aż trzy. Tym się przynajmniej różnią, nie? Dobra. Arachmit, oczywiście. Dwa, trzy, cztery. Jakieś patrole wysyłają, czy co? Nie. Niż mi to, jak cię zabije. Zapała. Zapała, nie? Chodźmy tutaj niszczyć. Katapulty low motion. Nie
niestety. Tutaj srebra na razie nikt nie kradną, to możemy tutaj wysłać znowu naszych robotników. Doszkolimy więcej robotników, mamy sporo srebra. Dobrze, jest kapita krwi. Wszystkie ulepszenia mamy, tylko się pakuje nam jeszcze ołtarza życia w Radzie W. Szczerze by się przydał. Aby miała zginąć jakaś moja jednostka, to trochę byłoby przykro. A. Oni tu zamrażają też właśnie spiryści, tą kometą lodu. Kradą srebro nam. Chyba nie powinno być pułapek, nie? Ale się upewni lepiej. Tworzą te gargulców. Panna. Gdzie skąd się przyszli? Tutaj kamienne gargulce. Chciałem sobie walczyć. Kapulty, oh my god, za daleko są. Kawałek drogi. Będzie to trochę męczył tymi kurde wolnikami. Nie wybijemy w pień.
nie tak tragicznie tymi mrocznymi elfami tutaj walczyć. Klany dają radę, o dziwo. Bez leczenia nic. Potem my jesteśmy medykami. Bohaterowie szczególnie. Oto życia można sobie budować. A katapulty docierają w końcu. To mogę poniszczyć to nieco. A burzyciele mają ile? 200 niszczenia. Mają tylko 50% niszczenia. Dziwne. Być 300 niszczenia dla katapult. Dobra. Pawę mokradła. Czekajcie, tu jeszcze skrzyneczka jest. Może uciekajcie. Są 16. Światła przed tam. Otworzyły wejście, nie? Otworzyło się niestety. Tu zostawię armię. Ja bym poszedł z portierami jeszcze. What? To jest champion, jakaś pułapka, nie? Czy pułapka przy tym? Przy zamku typowo, nie? I on przeżył, o dziwo. The trap is deactivated! But don't become careless! No też była pułapka, ale się udało ją ogarnąć. Czekajcie, bez heroesów ile z armii? Czy jakieś szkielety przy okazji? A te szamani mi poginęli. To jest pusto. Mogę tutaj dać przy twórcy jakiś surowiec dodatkowy. Więcej lena albo coś. Draklur to w większości te kurde są mokradła, nie? Ja myślałem, że tak będzie. Jak jesteśmy tutaj już pod murami, to już nie mają szans z nami. Raczej nie mają szans już. Chodźcie dalej. Kiedy przejdzie, czy nie? Łapki ogarnięte.
Wieża czarnoksiężnika. Agonia. Dobra. Czyli tych portierów już nie potrzeba mi chyba. Mogą się wrócić do bazy. Lećmy pod naszą armię, w takim będzie razie. Mur wież, niż wieża obrony portety. Katapultami będzie najlepiej, no. Kladny Lord jest w sumie broń, ale tutaj dość w naszej bazie. Bazie. Nie, nie trzeba mierzyć czek budować, bo raczej nas nie zaskoczą już przeciwnicy. Chyba, że nas zatakuje nagle królestwo. Chociaż wątpię. Dobra, bor. Miecze. Leyla. To magia ochronna. To jest. Jared tutaj. To. No właśnie, 23 poziom. 24 to chyba nie uda mi się dać tego na tutaj podwójne ostrza niestety. Szae. Tutaj pod nekromancję, mroczny strumień. Mordekaj. Ja mu dam podwójne ostrza najwyżej. Ja tutaj ulepszę pancerz. Poziom trzeci. Jest to mistrz. Okej. Dobra, w następnym odcinku tutaj najwyżej zaatakujemy już Draklur i to ogarniemy tutaj tą całą sytuację. Także dzięki za wasz czas i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.